Tu Weronika Zając, Świat Gwiazd. Witamy Was dzisiaj z gali Businesswoman and Life. Wraz ze mną jest Kasia Glinka. Witaj, Kasiu. Cześć, dzień dobry. Kasiu, powiedz mi, czy Ty się czujesz jak businesswoman? Ja się czuję jako niezależna, spełniona, odpowiedzialna kobieta, która ma ster w swoich rękach. Jeśli to oznacza businesswoman, to tak. No powiedz mi, od kiedy tak się czujesz w ogóle? Czy był jakiś przełomowy moment w Twoim życiu, kiedy właśnie tak poczułaś się, taka mega silna, jeżeli chodzi o bycie właśnie businesswoman? No wiesz co, to zależy, co rozumiesz pod pojęciem businesswoman. To musiałobyśmy tutaj doprecyzować. Jeśli pytasz o siłę i o to, kiedy poczułam się silna, no to na pewno w momencie, w którym urodziłam dziecko swoje pierwsze, kiedy łączyłam to z pracą, kiedy łączyłam to z pracą zawodową, która nie jest standardową i naprawdę bardzo trudno jest pogodzić bycie aktorką, która pracuje bardzo często w nienormowanych godzinach i jednocześnie wychowuje dzieci. To są te momenty, które powodują, że stajesz się multitasking, tak zwanym człowiekiem. Wiesz, teraz to jest taki moment dla mnie, w którym ja w takim standardowym i klasycznym pojęciu businesswoman robię pierwsze swoje projekty, takie niezależne, niezwiązane już tylko z moim zawodem, czyli z aktorstwem. Właśnie drukuje się moja pierwsza książka, którą razem z Marzeną Mawricz, psycholog, napisałyśmy. To jest projekt bardzo dla kobiet, bardzo o niezależności, bardzo o tej naszej wewnętrznej sile i mocy, który będzie takim pewnie dominującym w przyszłym roku, jeśli chodzi o moje zawodowe wyzwania na przyszły rok. Również napisałam scenariusz teatralny, mam nadzieję sztukę wystawić już w przyszłym roku, piszę scenariusz filmowy. Tych rzeczy jest sporo i dla mnie businesswoman to jest kobieta, która znajduje czas i łączy to wszystko. I chce się swoje życie, spełnienie zawodowe, ale też nigdy nie zapomina, że jest mamą. Robimy aktualizację wywiadów już po odebraniu statuetki. Bardzo gratuluję. I mam pytanie właśnie odnośnie Twojej książki. Jakie tematy ona będzie poruszała? Bo wiem, że oprócz samotności, co tam jeszcze będzie? To nie będzie książka o samotności. To jest książka o kobiecie w każdym obszarze jej życia, funkcjonowania. To jest trochę o tym, czym jest nasze dzieciństwo, jak bardzo na nas wpływa, o tym, czego uczymy się wychodząc z naszych domów, jakie dostajemy przekazy, jakie dostajemy schematy, dlaczego postępujemy tak jak nasze mamy, dlaczego mimo tego, że bardzo się przeciwko temu buntujemy, potem tak naprawdę powtarzamy wzorce i schematy wyniesione z domu. To jest książka o tym, dlaczego tak dużo bierzemy na plecy, dlaczego kobiety często obciążone są tym, właśnie, że muszą być najlepsze w każdym obszarze. To jest książka, która nakłania do zmiany, do tego, żeby zastanowić się nad tym, pomyśleć, odpuścić trochę sobie, przestać być tą siłaczką w każdym obszarze swojego życia, tą kobietą, która musi być idealna w każdym obszarze. Myślimy o tym, żeby w komunikacji używać słowa nie musisz być idealna, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy kochały siebie takimi, jakimi jesteśmy. Jakim kobietom byś zadedykowała tę książkę? Wszystkim kobietom bym to zadedykowała tę książkę, dlatego że każdy z nas dostaje w spadku coś, co bardzo obciąża, w jakiś sposób wpływa na to, kim jesteśmy. Tak naprawdę chyba każdy, kto wstępuje na drogę rozwoju, szuka klucza do tego, jak sobie pomóc, jak się rozwijać przede wszystkim, jak szukać tych kolejnych obszarów do zmiany w sobie, bo zmienić należy siebie, a nie świat. I tak naprawdę to jest książka dla każdej z nas. A czy w tej książce będą jakieś Twoje osobiste wyznania, refleksje? Oczywiście to jest książka o moich doświadczeniach i o tym, jaką ja drogę w życiu pokonuję do tego, żeby jak najbardziej zbliżyć się do siebie, nie odtwarzać wersji, w których jest bardzo często narzucona jakaś czyjaś wersja, albo tak naprawdę kiedy żyłam mniej ze sobą prawdziwą taką, jaką jestem. I tak, to jest książka w jakimś stopniu o mnie samej, o mojej przemianie, o moim wzrastaniu, o moich upadkach, o tym, jak wszystkie doświadczenia, które w życiu doświadczamy, które przeżywamy, nas budują i rozwijają, o ile oczywiście tak do tego podejdziemy. Od razu chcę powiedzieć, że nie jest to książka, w której ja piorę brudy,
której kogokolwiek oskarżam, obwiniam albo opowiadam o niefajnych rzeczach. Absolutnie to nie jest ten kierunek. To jest, mam nadzieję, mądra, rozwojowa książka dla każdej kobiety, która jest tak samo jak ja, doświadczona przez życie, do kobiety, która wzrasta, która tych doświadczeń ma bardzo dużo, bo każda z nas ma ich dużo i chce zacząć od siebie i chce się zmienić. Niekoniecznie te doświadczenia muszą być przyjemne. Ja widzę, Kasiu, że dzisiaj jesteś energiczna, rozkwitasz, a wiem też, że jesteś po rozstaniu. I mam pytanie, jak sobie poradzić po rozstaniu, bo wiele z nas przechodzi przez taki etap. Ja nie jestem psychologiem i nie jestem osobą, która może radzić, jak sobie radzić. Każdy na pewno wie, jak to robić we własnym zakresie. Każdy musi sobie radzić sam, ale zdecydowanie chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, że po każdej burzy wychodzi słońce. Wszystko jest, każda rzecz, która się nam przydarza, nawet trudne rozstania, są po to, żeby nas czegoś nauczyć. I jeśli potraktujemy każde wydarzenie w życiu jako lekcję, to nie zostaniemy w smutku, w żalu i w poczuciu niespełnienia i rozczarowaniu, tylko tak naprawdę wyjdziemy z tym do świata z takim poczuciem, okej, dobra, przeanalizuję, co nie wyszło, dlaczego nie wyszło, pomyślę o tym, czego potrzebuję i w następnym swoim życiu, w następnych lekcjach postaram się sięgnąć do tego plecaka, do tego bagażu i nie popełnić tych samych błędów. Czyli widzę, że wszystko dokładnie sobie przeanalizowałaś, no to bardzo dobrze oczywiście o tobie świadczy. Czy jesteś otwarta teraz na nowe wyzwania, nowe znajomości, może nową miłość? Kolejne pytanie, dokładnie takie samo, które dostaję. Ja jestem przede wszystkim skupiona na rozwoju, na drodze do siebie, na szukaniu siebie, na tym, żeby dać sobie czas dla siebie, na swoje życie i na swoje dzieci. Z racji tego, że jesteśmy na gali biznesowej, mam do ciebie 3 biznesowe pytania. Także pozwól, że ci zadam. Jestem bardzo ciekawa twojej odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pamiętasz, jaka była twoja pierwsza praca? Moją pierwszą pracą, ja pracowałam w Międzyzdrojach jako kelnerka. Mam 17 lat i wyjechałam do swojej pierwszej pracy wakacyjnej. Czego nauczyła cię ta praca? Tego, że nie umiem tego robić i że muszę poszukać innej drogi w życiu. Czyli aktorstwo jednak lepsze. Zdecydowanie. A powiedz mi, na co przeznaczasz najwięcej pieniędzy? Na podróże. Na podróże? Pewnie. I najlepsza inwestycja w życiu, czyli najlepiej wydane pieniądze. Ja cały czas uważam, że najlepiej wydane pieniądze to są właśnie podróże. To są moje dzieci, to jest ich rozwój, to jest... Ale nie gadżety i zabawki, tylko właśnie mądra edukacja. W to bardzo dużo jestem w stanie zainwestować. Podróżujemy razem, więc edukuję je, poznając świat, doświadczając, ucząc się wyzwań, pokonując je. I to jest coś, co myślę jest najważniejsze w rozwoju naszych dzieci, moich dzieci na pewno, dla mnie jako mamy kluczowe, więc w takie rzeczy jestem w stanie zainwestować największe pieniądze. Świetnie. Kasia, to było moje ostatnie pytanie. Jeszcze raz bardzo gratuluję, życzę samych sukcesów i dziękuję za wywiad i oczywiście do zobaczenia w przyszłości na świecie gwiazd. Dziękuję pięknie. Dzięki.